Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z Subnautica. Moi drodzy, powiem wam, że dużo się tu zmieniło, mega dużo się tu zmieniło, pamiętacie tą bazę, co mieliśmy na sobie robić? Ja już ją skończyłem, tak naprawdę zajęło mi to chyba z 6 albo 7 godzin. Albo i więcej nawet, w sumie nawet nie wiem dokładnie ile, bo zbieranie surowcy, wyjeżdżanie i tak dalej, w ogóle widzicie pewnie, że też modyfikacje się zmieniły troszeczkę. No, masa roboty zrobiona. Masa roboty, która była tak żmudna, że po prostu wręcz do pożygu. Moi drodzy, stwierdziłem, że zrobię to sam, bez waszej pomocy, bo wiem, że te odcinki czasami są tak nudne, że się robić niczego nie chce. Dodatkowo spieprzyłem sprawę ostatnimi czasy, bo mój Simow, który sobie tam był gdzieś przy dnie, on szedł poniżej 900 metrów i niestety, ale się rozpadł, więc musiałem znów zrobić sobie SteamOffa i tak dalej, więc konsola pojazdów znów musiała być niestety grana w tym miejscu, ale no, tak jak wam powiedziałem, dużo się zmieniło, mega dużo się zmieniło. Tutaj stwierdziłem, że będą tylko dwie skrzynki, dwie dynice, tak naprawdę zapomniałem ich jeszcze ogarnąć. Usunąłem wszystkie praktycznie skrzynie stąd, bo stwierdziłem, że będą mi niepotrzebne. Nie mam za sobą SteamOffa, SteamOff jest gdzieś, ale nie powiem wam jeszcze gdzie. Odbyt, że jeszcze mi woda została troszeczkę. Więc sobie tą wodę ogarnę. Tu chyba już było wszystko pozabierane, tak mi się wydaje. Moi drodzy, widzicie, że mam przy sobie w tej chwili jakieś tam surowce, tak? No właśnie, bo to jest czas, żeby zrobić sobie w końcu nasz prawn suit. Tylko teraz pytanie, czy jak my zrobimy tego prawn suita, czy my nie spadniemy zbytnio? Myślę, że możemy spaść. Wiecie co? Ja zrobię to. To naprawdę nie wiem, jak to zareaguje. Nie wiem, czy on ma jakiś jetpack. Nigdy w życiu nie miałem jeszcze tego prawn suita. Więc to będzie dla mnie też pierwsza styczność w ogóle z tym pojazdem. No, ale możemy go już sobie zrobić. Kombinezon prawn. Mamy wszystko. To całkiem normalne, kiedy pierwsza sterujesz kombinezon Prawn i masz odczucie nieograniczonej mocy. Operatorzy Prawn przechodzą wiele tygodni szkoleń, aby przeciwdziałać temu zjawisku. Tobie będzie musiała wystarczyć samodyscyplina. O nie! Kolego! Świetnie, żeś się ułożył. Boś ty wlazł na cyklopa. Jest jetpack, dobra. No i teraz musimy jakoś się dostać do cyklopa, tak? Jezu, jak to się dziwnie steruje tym. O Jezu. No, no. Jezu, jak to jest dramat. Nie wejdę. Wlazłem. Uff, dobra. Mission accomplished. Moi drodzy, udało nam się to ogarnąć. No to myślę, że czas teraz, aby być może pokazać wam bazę. Tylko tak. Ogólnie problem jest taki, że bazę mamy tutaj, w tym miejscu. Tutaj jest kolejne chyba wejście, tak? Dobrze mówię? Bo my jesteśmy teraz w tym miejscu, tu jest baza, tu jest kolejne wejście i ogólnie tutaj, no faktycznie da się wejść tym cyklopem, ale jest tak cholernie ciężko. Ja chyba za 3 razy się zatrzymywałem i łatałem wszystkie dziury, więc myślę, że nie będziemy tędy próbować. Tylko postaram się być może przejść tutaj, tutaj dopiero lecimy. Znów przez tego Reapera. I jako tako być może nam się to uda ogarnąć. Dobra. Widzicie również że zapewne, że minimapa jest zrobiona. To celowy zabieg. Celowy zabieg, bo w sumie ona niezbyt pomaga, ale zawsze przynajmniej określenie, wiecie, gdzie, nad czym jesteśmy. No, sporo już daje. W ogóle zastanawiam się, czy by tej konsoli pojazdów przypadkiem nie przenieść, bo wiecie, tutaj było mi najłatwiej się SteamOffem przedostać, ale no cyklopem już nie. Więc wiecie co, ja sobie to zabiorę. No i moi drodzy, dzisiaj będę chciał zapewne... Podnieśmy to. Dzisiaj będę sobie zapewne chciał spróbować zrobić ulepszenia do kombinezonu Prawn. I być może nawet wydobyć ten kryształ, który tam nam brakuje do zrobienia ulepszenia cyklopa.
Ulepszenia cyklopa i chyba nawet zrobienie termo ładowania. No to termo ładowanie naprawdę się tutaj przyda. Mega się tutaj przyda. Spędziłem kilkanaście godzin naprawdę na robieniu tej bazy, więc mam nadzieję, że wam się to również spodoba, bo to, co ja tam odpierdzieliłem, to jest naprawdę, no, wydaje mi się, osobiście dla mnie, mistrzostwo. Mistrzostwo, które pochłonęło mega, mega dużo czasu. I wiecie, to już naprawdę... Troszeczkę żałowałem potem, że tak zacząłem sam to wszystko robić. Ja nie nagrywałem tego i tak dalej, bo po prostu miałem akurat wolny wieczór. I tak sobie coś włączyłem na YouTubie i tak zacząłem zbierać te surowce. Mówię, to nie było nawet zbytnio co nagrywać, a po prostu to było latanie po surowce. Potem jak zrobiłem już simopa, to zacząłem sobie to zbierać. W ogóle potem cyklop poleciał. Zbierałem złom, bo tytan i tak dalej. W ogóle tego tytanu też masa poszła. Potem nikiel. Latałem za niklem, żeby zrobić plastal. No mówię, masa roboty. Miedzi, ile ja się naszukałem miedzi, dopiero potem się obczaiłem, że jest łatwiejszy troszeczkę sposób tu mieć. I też zacząłem robić. W ogóle wokół naszej bazy jest bardzo łatwo zrobić areożel. Boże, ile tego galereciaka tam jest. Po prostu coś pięknego. Tak samo uranitu jest mega dużo. Więc naprawdę mega dużo rzeczy zrobiłem. Gdzie ja już jestem? Aha, dobra, wszystko pięknie ładnie, ale troszeczkę za wysoko płynę. Nic sobie nie odkrywamy. To jest słabość ta modyfikacja, że my pływamy nad czymś i nam to nie zalicza, nie? Trochę słabo. Właśnie, tu już zaczęło. Coś przyjebałem. Coś przemieliłem. Dobra, biom grzybowy. Jesteśmy już niedaleko. Praktycznie jesteśmy pod bazą naszą. W ogóle zaszły też lekkie zmiany dotyczące lokalizacji tej bazy. Minimalne, ale zaszły. Więc też troszeczkę nam się to pozmieniało. Ogólnie jesteśmy też samowystarczalni mniej więcej. Więc mówię, naprawdę mega sporo roboty zrobiłem. Troszeczkę myślę, że nad wyrost w niektórych przypadkach. No ale tak mi się fajnie budowało, że szkoda było mi po prostu tego nie zrobić, wiecie, tak symetrycznie, ładnie i tak dalej. Dobra, naprawdę niedaleko. Dajemy radę. Jeszcze dzisiaj będę musiał się wziąć za nagrywanie Dead Plate'a, bo już dawno go nie było. A naprawdę teraz jakoś na gry tłumaczeniowe nawet nie miałem chęci zbytnio. Też nie powiem, bo tak naprawdę przez te 2 czy 3 dni to na czas nie mogłem narzekać. Ale po prostu, wiecie, to musiałem chyba jakoś tak psychicznie odsapnąć po tym wszystkim. Kawitacja łodzi, nadmierny hałas. No problem. W ogóle, jak wam się podobają retrogierki? Bo w sumie nic na ten temat nie piszecie. Mało co komentujecie. Ostatnimi czasy w ogóle zrobiliście się mało aktywni. Nie wiem, czy wy czekacie na The Coffin of Indian Lately. Aczkolwiek nagrałem to 31 sierpnia. Jutro ma być kolejny vlog. Jeżeli nie będzie kolejnego odcinka z The Coffin of Indian Lately, no to już... Co ja gadam? Nie odcinka, chapteru. Jeżeli nie będzie nowych chapterów, to ja już się po prostu, wiecie co, zajmę nagrywaniem tego, co sądzę o tej grze. Bo naprawdę bardzo się zawiodłem i coraz częściej ta gra mi śmierdzi szwindlem. Takim mocnym szwindlem. No, ale czy jest nim, czy nie jest, to się niestety, ale dopiero okaże. Wiecie co, tak sobie tutaj podjechałem, bo brakuje mi tych czerwonych pypków. Również chciałem coś sprawdzić z tymi pypkami, czy jest coś związane. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnego Reapera. Mam nadzieję, że nie ma. Bo ogólnie, jeżeli chodzi o te roślinki, które sobie tutaj to produkują, to my ich w żaden sposób nie możemy chyba walnąć. No niestety nie. Niestety nie, więc być może lepiej... Już są max. W wypipunku. Będziemy próbować to zasadzić, ale wątpię, żeby z tego oleju się dało to zrobić.
Wątpliwa sprawa. Dobra, teraz musimy sobie przelecieć w dół. Musimy sobie przelecieć w dół. Bo to jest już tu. To jest już tu? Dobrze mówię? Ale jak widzimy, wleciałem. Jakoś mega dziwnie wleciałem. Jeszcze mi czego brakuje, to tego, że nie da się, wiecie, tak ładnie przesunąć tej łodzi, no ale no, to takie dosyć logiczne. Jak gdzieś źle wleciałem, to nie jest tu. Ja coś pojebałem. Nie wiem, czy jeszcze nie muszę się do tyłu troszeczkę przenieść, cofnąć się. Gdzie wystarczyło chwila przerwy i żeby człowiek już pozapominał, jak się tam wlatuje. No, no mówię, spokojnie, damy radę na luzaczku. Być może lepiej byłoby się już przenieść tam, jak sam tam dopłynę. Ale chcę wam też pokazać, że wcale tutaj tak łatwo wpłynąć nie jest. Tak, ja pojebałem. To jest wpłynięcie normalnie. Zobaczcie. Normalnie piękny wlocik, tak? I pyk. Tam mnie coś próbują chyba grzmotnąć. Ale im to zbytnio nie idzie. Mówię, brakuje mi tutaj tak naprawdę pokazania tego samego, co mamy na głównym pulpicie. Na przykład wiecie, tutaj zaraz coś walniemy, nie? Na tych kamerach. Jezu, jakie to by było przydatne. Jakie to by było przydatne. Żebyśmy wiedzieli też na tych kamerach, że ej, dobra, lewo, prawo. Cokolwiek. Nie w tą stronę, Shiro. No tak niestety, no widzicie. Tego się inaczej nie da. Na szczęście naprawa tego cyklopa to też nie jest jakoś tam super skomplikowana sprawa. Dobra. Tylko nie wiem, czy zablokowało. Dobra, olał. Nie olał. Nie olał. Być może... Au? Co się dzieje, ej? Coś tu się odwaliło. Nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem, co tu się dzieje, ale ratuję. Ratuję sytuację. Ratuję mega sytuację. Ale teraz nas dziad atakuje. Jeszcze się nie odpuścił? Ale dziadyka, zgubiłem się, cholera. Dobra, spokojnie. Spokojnie, jak na wojnie. No trochę nas pocharatał. Trochę nas pocharatał i to w sumie z mojej głupoty. Bo się... Spanikowałem po prostu, zgubiłem się w jednej chwili. No dobra, trzeba to szybko naprawić i spadać stąd. Naprawdę nas pochara to mocno. Sporo baterii również straciliśmy, a ja chyba nie mam dodatkowych... No nie mam dodatkowych ogniw. Lipa! Totalna lipa. Spanikowałem, być może też niepotrzebnie włączyłem od razu ten system przeciwpożarowy.
Gorsze jest to, że ja teraz nie wiem, gdzie jestem. Dobra. Jak to wygląda? No, bo my jakoś dziwnie przelecieliśmy. Jesteśmy z tyłu. Totalnie z tyłu, okej. Więc tak, chcę na pewno włączyć sobie cichy bieg. Krótki bieg. I jakoś teraz powoli się przedostać, bo to jest tu. Jest tutaj. Nie wiem jak ja to spanikowałem, jak to spieprzyłem, no ale udało mi się. Udało mi się to spieprzyć, ale żyjemy. Na szczęście żyjemy. W ogóle save'a nie zrobiłem, co jest głupotą moim zdaniem. Jak widać, żyjemy. Trochę do góry. Operowanie tym cyklopem nie należy do najłatwiejszych. Naprawdę nie należy do najłatwiejszych. Wyszło się, że brakuje tutaj na tej kamerze nam tych informacji, że coś przywalimy, coś jest, radaru nam brakuje. Trochę głupio zrobiłem, że nie użyłem sonaru. No ale mówię, czasem tak bywa. Moi drodzy, no wpływamy już do naszej bazy praktycznie. Udało się, uratowaliśmy się. Coś walnęło. 25% baterii to nie jest dużo. Już widać z dystansu naszą bazę. Trochę po trochę, ale widać. Tylko, że nie ma żadnego doku do naszego cyklopa. W sumie to by było też spoko. Ale ja sobie tam parkuję mniej więcej, pilę ze drzwi i jest ok. Masa plastali, masa ołowiu, masa tytanu, no masa wszystkiego poszła tutaj. Wszystko jest praktycznie oszklone. Mamy tutaj kilka maszynek również do wody. I również zainstalowałem fajną modyfikację. Wydaje mi się, że to jest taka modyfikacja w sumie upiększająca niż w jakiś sposób tam szkodząca czy coś takiego, czy pomagająca. Chociaż no daje rozpoznanie, daje jakiś rekonesans, tak? Dobra, tu jesteśmy na naszej turbinie, trochę do góry. No i dobra. Wyłączamy cichy bieg. Wyłączamy wszystko. Ja od razu przy okazji wezmę sobie nasze ogniwa, bo dostały one trochę po dupce. Jak się rozładowały. I tutaj właśnie by się przydało zrobić. Dałoby się zrobić to ładowanie termiczne. Wtedy nie musiałbym tego robić nawet. Dobra. Jak tam nasza baza wygląda? Już wam, moi drodzy, pokazuję. Więc to jest nasza bazia. Żółto, jasno jak cholera. Jasno jak cholera, ale wygląda moim zdaniem świetnie. A więc tak, tu mamy główne wejście. To w ogóle zabrałem z cyklopa, widzicie, tam trochę początku porobiłem. No ale ta pułapka grawitacyjna, nie wiem, czy ona nie działa, czy nie działa tutaj. Tutaj mamy oczywiście grzyby. Grzyby mamy głębinowe i mamy kwasowe. Wszystko mamy zrobione na co drugą. W większości tak naprawdę tylko guma i te inne rzeczy są częściej porobione. No i też jestem ciekaw, czy da się... To ja nie mam miejsca w tym punktu, tak? Nie mam podkapy, zaraz zobaczymy. No właśnie, zobaczcie, wchodzimy sobie do bazy. I to nas pierwsze wita. Mamy resource monitor. I tu mamy wszystkie rzeczy, które mamy dostępne w tej chwili w bazie. I jak to wszystko pięknie wygląda, co mamy, w jakim jest stanie. Możemy sobie jeszcze w opcjach włączyć również pobieranie z tej konsoli tego wszystkiego. Być może to włączę, być może nie. Zobaczymy. Również tutaj właśnie widzicie, że jakieś galareciaki, jaja stworzeń, inne przedmioty, to jest również wszystko fajnie, pięknie pokazane. No i tak, wszystko oczywiście jest ogrodzone grodziowo. Tutaj mamy taki pokój dzienny. Mamy również akwarium. Czekałem na was z tymi stworzonkami, więc jeszcze nic tutaj nie wkładałem. Oprócz jednej rzeczy. No, zobaczcie, ile bumerangów tam się tu rozmnożyło. Były dwa bumerangi na naszym cyklopie. I stwierdziłem, że dobra, no to niech one sobie tutaj przynajmniej pływają, bo jeszcze nie zrobiłem sobie żadnego miejsca na jedzenie.
No i z dwóch porobiło się już tyle. Ja naprawdę nic nie wrzucałem oprócz tych dwóch bumerangów i po prostu to poszło jak głupie. Poszło jak głupie. Dobra, część magazynowa, moi drodzy. Część magazynowa wygląda w ten sposób. Tu mamy oczywiście wodę i sól, która jest pobierana z tej maszyny filtrującej. Myślę, że to naprawdę bardzo fajna sprawa. Tu mamy ładowareczki do ogniw i do zwykłych baterii. O, a ja tego nie zabrałem? Konsoli pojazdów nie zostawiłem. Fuck. No i będę musiał z tym lecieć. Mamy tutaj oczywiście jakieś tam inne surowce, elektronikę, etc. To w ogóle... Zobaczcie, że dopiero się pojawiło. Ciekawe. Dobra, wrzućmy te ogniwka. Niech one się ładnie ładują. Może zrobimy sobie nawet na więcej tych ogniw. Bo widzę, że czasem by się to przydało. Mamy jakieś tam narzędzia, nie narzędzia. Naprawdę no masa. Masa rzeczy. Dobra, te inne surowce sobie mogę tutaj gdzieś włożyć, bo te krwiste oleje, no właśnie jestem ciekaw, czy krwisty olej da się zasadzić. Wydaje mi się, że nie, ale nic mi nie przeszkodzi, żeby sprawdzić, prawda? Właśnie. Dobra, bo ja tu coś chciałem jeszcze zostawić i nie pamiętam co. Coś chciałem. Mniejsza. No, więc mamy tutaj ten resource monitor również. Mamy ładowarki, mamy wodę, mamy fabrykator apteczek, mamy zwykły fabrykator. Mamy konsolę do ulepszeń, kolejne tak naprawdę kreatory wody, podstawowe surowce, quest itemy, jak to tak nazwałem, bo nie wiem, czy te kostki jonowe działają i tak dalej. Oczywiście radyjko, kolejny fabrykator i masa innych rzeczy, które się nam tu przydadzą. Poziom wyższy, moi drodzy, tu jest obserwatorium. W sumie zrobiłem to tak tylko dlatego, żeby tu mniej więcej było symetrycznie. A może sobie tutaj wyjść, może jakieś ławeczki jeszcze dodamy, czy coś takiego, że można było sobie tu ładnie usiąść. Na całym środku w ogóle chyba coś zacząłem robić i nie wiem co. Bo coś testowałem. Mniejsza. Kostka od rzeczy mi wypadła. Nie wiem czemu. Tutaj, moi drodzy, mamy reaktory jądrowe. Reaktory jądrowe, nie wiem czy widzicie, w ogóle mamy 10 tysięcy energii. Więc mamy 3 reaktory jądrowe i 3 reaktory bio. W danej chwili... Opieka taką stopę. W danej chwili... Chyba nasze chodzenie jakoś tak dziwnie. W danej chwili te bioreaktory i reaktory jądrowe są wyłączone, bo stricte próbowałem zrobić bazę. A prąd pobieramy z czegoś innego. Zaraz wam pokażę dokładnie z czego. Jaki fajny bug znalazłem, co jest bardzo ciekawe. Tu oczywiście mamy naszą bazę dyskonowania. A ja jeszcze jej nie ulepszyłem, więc tak naprawdę tylko tyle, o ile co tak naprawdę wokół tutaj wszystko jest. Co tak wygląda. Dwa miejsca do dokowania. Tutaj nasz kombinezon Prawn już za chwilę będzie dokowany, tylko musimy sobie zrobić tą 900 minimum, moim zdaniem. W ogóle nie wiem czemu, ale... Ale jakiś mod, ja nawet nie zauważyłem tego. Jakiś mod cały czas mi tutaj coś wywala. Full override, attached to target override foes. Nie wiem, co z tym chodzi. Ale będę musiał za chwilę zobaczyć, co się dzieje i jaki mod to powoduje, bo to jest dosyć dziwne. Dobra, mniejsza. Na razie nie zwracajcie na to uwagi. Tutaj mamy oczywiście naszego Steamopa zaparkowanego. No musimy uważać, żeby poniżej tej 900 nie zejść, bo może być nieciekawie. Bardzo nieciekawie. Dobra. Więc to jest takie pięterko, można powiedzieć, prądowo użyteczne. Na samej górze za to mamy stricte skrzynki plantacyjne, moi drodzy. I właśnie to tak wygląda, że w sumie tutaj będę chciał trzymać tylko i wyłącznie nasze nasiona, bo wiadomo, to wszystko gnije, więc nie chcę również tego trzymać, bo myślę, że to jest bez sensu. Mamy nasz resource monitor, możemy sobie wybrać czego potem. Jak już jakieś żarcie tutaj będzie, czy nasiona, będziemy mogli sobie to zaznaczyć, żeby wiedzieć mniej więcej co i gdzie jest. Tutaj są arbuzy, a tutaj mamy chińskie ziemniaczki. No i to wygląda w ten sam identyczny sposób. Moi drodzy, to byłaby cała nasza baza. Myślę, że ja jej już nie będę zmieniał w żaden sposób, bo naprawdę narobiłem się z tym jak dzik. I myślę, że naprawdę to bez problemu wystarczy nam do końca już gry.
Dobra, ale ja was na chwilę... Na chwilę was zostawię, bo muszę zobaczyć, co się dzieje z tą konsolą, bo nie wiem czemu, czy któryś mod po prostu jest w jakimś debugu i on odwala. Możliwe, że ta minimapa ma włączony jakiś konsol log, bo widziałem, że... czy minimapa? Boże. Nie minimapa. Minimapa, no nie, dobrze mówię. Tak, minimap. Ta minimapa jest zrobiona w sumie w teście, to nie zauważyłem nawet tego, że tam koleś nam napisał, że ona działa niestabilnie, że może podać jakieś błędy. No ja ją chyba za chwilę po prostu wywalę, więc widzimy się za sekundę. Okej, moi drodzy, już wróciliśmy i w sumie naszło coś dziwnego, wiecie? Bo zauważyłem, że... Ogólnie obejrzałem sobie filmik od nowa, ten co nagrałem przed sekundą, ten 20-minutowy, który mieliście przedtem, 25-minutowy. I zauważyłem, że dopiero zaczęło się dziać z tą konsolą, gdy rozwaliłem skrzynkę. Ale nie wyłączyłem całkowicie gry, tylko ją tak naprawdę wyszedłem do menu, włączyłem podobnie jakby mapę. I minimapa już nie działa i nie ma też błędu, więc to musiało być coś tutaj nie tak z tym modem, ja go po prostu potem wywalę, jak będę miał chwilę. Wiecie co, ja te bumerangi sobie pozbieram, bo będę chciał sobie za sekundę być może tutaj jakieś to jajko wrzucić. No ale wiadomo, tych bumerangów jest tu za dużo. Wiecie co, ja ich to nawet nie będę chyba jadł. Nie będę ich jadł, bo myślę, że to jest bez sensu. Za to wypuszczę je. Wypuszczę je, bo sobie żyją. Niech sobie żyją. Nie mam tutaj jedzenia takiego stricte. Więc ja sobie zapewne tylko zostawię parkę. A reszta niech sobie leci. Reszta niech sobie leci. Zabierzemy tu pułapkę. Niech ono tutaj nie wadzi im. No i bumerangi. Zobaczymy, czy one się osiedlą, czy się nie osiedlą. Pewnie nie, ale... Pewnie niech będą, niech sobie żyją. Krzywdy mi nie robią. Dobra, chodźmy po jajeczka. Mamy tu jakieś jajo niezidentyfikowanego stworzenia. Myślę, że... sobie to jajo zaraz położymy. A my tu jeszcze możemy doniczki, czy roślinki wsadzić w tej donicy. Dobra, podwójk sobie jeszcze tu posadzę. Jakieś dziwne stworzonka. Bardzo dziwne stworzonka, jeszcze ich nie widziałem chyba. Dobra, bumerangi znów się rozmnażać, będziemy to wypuszczać ładnie. Tylko tak, teraz zobaczmy, czy możemy zrobić sobie ulepszenie do kombinezonu Prawn na moduł głębokościowy. Widzę, że WZ2 możemy. Ale wiecie co, no właśnie, tylko tyle. A, dobra. Bo to dało się ogólnie zrobić tutaj dopiero. To się dało dopiero zrobić tutaj. Czyli musimy wejść sobie do tej konsoli ulepszeń. Tak jest pusty. I mamy kombinezon WZ1. Sztabka plastali, rudeniku razy 3 i rubin. Nawet chyba jesteśmy w stanie to zrobić, bo ja mam chyba sztabki plastali. A jeżeli nie mam sztabki plastali, to mam na pewno sztabki tytanu, no właśnie. No to plastali chyba nie mam jednak, okej. Ale wszystko inne powinienem mieć... Nie mam? Litu nie mam! Oh no! Oh no! Litu mi zabrakło. Ja w ogóle o tym licie już potem zapomniałem. Ale dupa. Niedobrze. Niedobrze, bo naprawdę ten lit... No musimy mieć ten lit. Co tutaj jest? Tytan, złoto, nikiel jest. Ale lit też jest. Ja mogę zrobić sobie na przykład odległość skanowania. Fabrykator. Zasięg jest i szybkość jest. Szybkość akurat chyba nawet mam. Dobra, nic się tam pokazał ładnie. Tylko no właśnie, gdzie ja lecę? Właściwie miałem tutaj bodajże moduły, tak, i mamy szybkość. Mamy szybkość, rzućmy sobie tą szybkość również. Pik, pik. No i gitara, siema. Dobra, złazimy na dół.
Bo jeszcze się nic nie wykluło, niestety. My nawet sobie tutaj w teorii nie polecimy zbytnio Simowem, bo Simow jest... Kurwa, to jest lit wielki. To jest lit wielki. Nie ma małego litu. Magnetyt to wiem, że właśnie był. Uran też jest, czyli z prądem nie ma problemu. Shit. Niedobrze. To jest śmieszne. W ogóle tutaj ten nasz Simow, który jest zaparkowany, on jest na odległości 910 metrów, czyli w każdym momencie, jak tylko schodzimy, musimy z automatu uciekać. Musimy z automatu uciekać, bo nas potem będzie niestety ciśnienie gnębić. Nie chce mi się lecieć na to miejsce, gdzie był ten lit, bo naprawdę będzie przerąbane. Nie pamiętam, czy tutaj ten lit był. Całkowicie o tym licie zapomniałem. Wiecie, ten lit mi był tylko potrzebny na początku do robienia właśnie tej plastali, bo dwie sztuki w ogóle plastali jest potrzeba do zrobienia jednego. Tu jest? Jest lit, dobra. Do jednego tego naszego domku, nie? Kwartów to wiem, że jest na 100%. Kara też jest, wiem, na 100%, ale kurde no. To jest wszystko, tylko nie to, co trzeba. Nie to, co cholera trzeba. Dziucha też wiem, że jest, bo zbierałem. Ale litu nie zbierałem tutaj. Więc nawet nie wiem, jak on może tu występować, w jakich to w ogóle proporcjach wszystko może występować. A wydaje mi się, że brakuje mi tylko jednego. Miedź, kurde. A ja to, że narzekam na miedź, bo wcale nie, ale... O dobra, pokazało się tutaj więcej tego litu. Na szczęście. Będzie w ogóle trzeba też rubiny trochę pozbierać, bo no, wykorzystałem trochę tych rubinów właśnie do tworzenia... do tworzenia areo chyba, z tego co pamiętam. Trochę tego poszło. Trochę tego poszło. Mam nadzieję, że zrobimy sobie teraz ten ulepszenie kompetencji Prawn. Będziemy mogli również pozbierać ten lit, który jest w tamtych miejscach właśnie, bo on by nam dał spory boost, jeżeli chodzi o surowce. No i lecimy. Więc musimy ulepszyć kombinezon Prawn i dopiero wtedy zdobędziemy Kianit, który też nam da ładowanie. Ja mówię, wydaje mi się, że baza naprawdę bardzo fajnie nam wyszła. Ale również, że ten Simow nie ma już większego pola zanurzenia. Tylko do 900, ani deka więcej. Również boli mnie to, że gra nie informuje nas, jak jesteśmy gdzieś dalej, że nasz tutaj Simow jest na przykład uszkadzany czy coś, bo... Wiecie, no zostawiłem go, gdzieś go szturchnąłem pewnie cyklopem. Naprawdę to nie jest problem go zniszczyć. A naprawić się go tu nie da. Widzę, że znów cholerna konsola wyskoczyła. Nie wiem, co się dzieje z tym. Będę musiał sprawdzić. Co ty robisz? Będę musiał to sprawdzić i dopiero wtedy jakiegoś danego moda wypieprzyć. Dobra. Robimy sobie upgrade, ale kurwa, upgrade przecież... A nie, dobra, chwila. Ja próbowałem, potrzebowałem zrobić sztabkę plastali. Nawet ze dwie zrobię. W okazji może tu mieć sobie wywalę stąd. Miedziuszek, tytaniuszek. Dobra, jeszcze jest jedna.
Maga długo robi, no ale niestety. No i voilà, mamy to. Idziemy robić dalsze ulepszenia. Tylko tak, ogólnie... OWZ-1 zrobimy. To jest pewne. Ale my tu jeszcze potrzebujemy ramię wiertnicze kombinezonu chyba jako upgrade. W ogóle moduł ulepszenia skoku prawny też by się przydał. Ramię wspinaczkowe kombinezonu też musimy to zrobić. Musimy zrobić to i to. Na początku, żeby nie latać z tym litem. Dobra. Ale na razie jeszcze nie. No musiał to ulepszenie, w ogóle stanowisko do ulepszenia przenieść chyba na górę. Dobra, a co do drugiego? Lid dwa razy. Kijanic. Będzie ten cholera kijanic. A w ogóle ile my będziemy mieć teraz głębokości? I tak bez kijanicu nic nie zrobimy. Być może kombinezon Brown ma znacznie więcej tego wszystkiego. Może on jest celowo tak zrobiony. Fabrykator, ramię wiertnicze. No i sprawdzimy. Być może zaraz będę tutaj wiercił lit. Nie mówię, że tak nie będzie. Nie mówię, że tak nie będzie. Wykluło się, czy się nie wykluło? Jeszcze się nie wykluło. Że bumerangi sobie pływają. Fajnie. Bez zasilania w ryn... A, dobra, ładowałem ogniwa. Wiem. Otóż konsola ulepszeń. I tak. Przejdziemy sobie łapki. 1300 metrów. Wow. To w tej chwili miało 900, a ja się bałem. Ale jaja. 1300, no to my możemy już teraz lecieć i lit sobie zbierać. Dobra, super. No to sobie teraz obczajmy kombinezon Crown. Wow, jak Terminator. Jak to wygląda? Lit do schowku pojazdu, okej. Okay. No to trochę... Dobra, dwa. Powiem szczerze, że to wiercenie tak bez rewelacji. No ale być może lid jest po prostu taki wytrzymały. Ej, no dobra, to my zaraz bierzemy cyklopa i lecimy sobie ogarnąć kijanic, kochani. Może jeszcze w tym odcinku zrobimy kijanic. Okej. Okay. Nawet chyba bym się, wiecie co, pokusił, żeby lecieć może samym tym? Czy może jednak nie? Bo musimy i tak dotrzeć, niestety, ale do innego miejsca, bo tutaj nie było chyba tego... Kijanicu, tylko ten kijanic występował troszeczkę w innym miejscu. Ops. Dobra, myślałem, że będzie gorzej. Naprawdę myślałem, że będzie gorzej, ale nie jest źle. To trzeba, wiadomo, no, nauczyć się nim operować. Trzeba się nauczyć nim operować. W ogóle nie zauważyłem, że ja klikam myszką tą taką moją głośną, a mam tu cichą. Teraz przepraszam za to. O. Teraz będzie cicha myszka. Cicha szara myszka dla Anonka. Ogniwo energetyczne. Ojejku. Jedno widzę, że wchodzi. I tu jest chyba schowek, tak? Nie, a nie, dwa ogniwa. Otwórz pojemnik, dobra. Liciocha sobie zgarnęliśmy. Czy ja coś jeszcze mogę sobie zrobić jako ulepszenie? No mogę. Ramię wspinaczkowe kombinezonu Brown, działko grawitacyjne kombinezonu Brown, torpedowe, moduł ulepszenia skoku Brown,
Czekajcie. Siarki nie mamy. Siarka tu była niedaleko. Siarka była niedaleko. Ej, dobra, to ja bym sobie zrobił spinaczkowy, czyli zaawansowany zestaw elektryczny. To nie jest problem do zrobienia dla nas. Sprawdźcie co? Ja sobie tutaj zrobię fabrykator. W ogóle jest też modyfikacja, która mi snapuje ładnie te rzeczy. Pewnie zdążyliście zauważyć. Dobra. Tu potrzebujemy chipu komputerowego, bo zwykłe zestawy mamy. Okej. Okay. I dzięki temu mamy również ramię wspinaczkowe kombinezono. Brown. Świetnie. Myślę, że teraz czas na siarkę. I ta siarka była gdzieś tu naprawdę niedaleko. Pamiętam, że ją widziałem gdzieś. Dobra, mam jeszcze 3 ulepszenia, więc spoko loko. No, ale sporo, sporo, naprawdę sporo tej energii żre. Wow, jak Shingeki no Kyojin, moi drodzy. Jak Shingeki no Kyojin, zarąbiście. Jakąś to ma tą chyba swoją odległość maksymalną. Ma. Zwolnienie płynów. Na razie to mi o płynach nic nie mów. Na razie to ja bawię się moją nową zabawką. O wiertło. W ogóle fajnie, że to jest podzielone na 2. Ale to ulepszenie tego skoku, no to by się przydało. To by się naprawdę przydało. Jezu, ile bym miał mniej roboty. Przecież tu było od groma właśnie tego kwarcu i tak dalej. To było takie dla mnie męczące, że musiałem zapierdzielać i szukać tutaj. I tu siarkę widziałem, cholera. Siareczko, moja droga, gdzie jesteś, siareczko? Ja bym cię widział. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Ale gdzieś cię widziałem na 100%. Kurczę, że wcześniej nie zrobiłem tego kombinezonu prawą, to jestem naprawdę na siebie wściekły jestem. Tu jest siarka. Ej, to złoto. Oh no, coś siarki nie ma? Nie widziałem gdzieś siarkę, na pewno. Siarkę 100% widziałem, być może tu jest siara. Niklu. Miedzi. No i mam teraz problem, bo naprawdę nie wiem, gdzie to jest. To jest miedziucha. Pewnie złoto. Siary nie ma? Ja myliłem non-stop złoto z siarką. Czy to jest prawdopodobne? No kurwa, jest prawdopodobne. Ale to by było złe w takim razie. Ale tak mogło być, cholera niestety. To jest chyba srebro. Si. Miedziucha kolejna. To jest nikiel. Dobra, no jestem trochę w dupie, bo cały czas mi się wydawało, że tu jest siarka. A teraz widzę, że to nie była siarka. To ja zrobię troszeczkę inaczej. Polecę sobie na szybko do bazy Seaglidem. I walny skan. Walny skan, być może za chwilę znajdę jednak tą siarkę gdzieś. O ile jest, o ile ona występuje tu gdzieś w okolicy. Jak nie, to mam problem. Jak nie, to mam problem, a i tak muszę się napić wody. I tak się muszę napić wody. Zobaczcie w ogóle, jak tutaj strasznie ta infekcja również postępuje. Co? Wykluło się? Jeszcze nie. Zobacz, już są 3. Mnożą na potęgę.
W ogóle widzę, że tutaj mam też tego sporo. Dobra, mogę to wybić. Narzędzia, to sobie możemy wyrzucić. Plasta linii jest potrzebna. Musimy iść tu. No właśnie. Kanwanko. Nie chcę li tu. Krystaliczna siarka jest. Coś tam wyskoczyło. Coś mi tu wyskoczyło. Tylko teraz pytanie, gdzie to wyskoczy? Dobre pytanie, gdzie to kurwa wyskoczy? No, bo powiem wam osobiście, że nie wiem. My zejście. Nie widać tego nigdzie. To może być gdzieś tam właśnie, gdzie jest nasz kombinezon. Dlatego być może wiecie, co zrobimy zamiast szybkości, bo szybkość nie jest mi jakoś tam super potrzebna. Ja bym jeszcze zwiększył odległość. O ty w dupę. O ty w dupę węża. No dobra. Teraz trzeba zrobić inaczej, no. Szybkość na zasięg. Bierzemy Simofa. I lecimy. Sobie te moduły tu wrzucę. Dobra, inne surowce też sobie tu. To nie są inne surowce. Chodzi o miot. Lit niech zostanie. Sztabki plastali też mogą na razie zostać. To bierzemy. To zostaje. Bierzemy Simofa. Tego musimy naprawić chyba troszkę, wiecie. Idzie to naprawić, bo jest już trochę pokorodowany. No, ale niestety innej opcji tutaj nie ma, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób się przedostać. Ale to już sobie go naprawię, po prostu będę gdzieś tu w okolicy. Moi drodzy, dobra, zróbmy to inaczej. W następnym odcinku sobie zobaczymy te wszystkie moduły, bo ja teraz polecę sobie Simofem do tej siarki. Zgarnę sobie tą siarkę. I w następnym odcinku pewnie polecimy kombinezonem Prawn już do po prostu po kianit. I w tym kianicie sobie będziemy tam grzebać. Chcę widzieć, że tu siarka jest blisko. Tak się wydawało, że jest daleko, ale nie jest daleko. Zaraz się może okazać, że będziemy i tak tym kombinezonem Prawn tam zapierdzielać. I tak może być. Zobaczmy, jak to wygląda. To jest duża siara? Nie, to jest mała siarka. Dobra, moi drodzy, bo to jest ta miejscówka, gdzie sobie lata ten nasz niezbyt przyjemny koleżka. Ja sobie to pozbieram. Pozbieram sobie tej siarki więcej, bo wiem, że ona się może przydać. I co? I tyle. I widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jest filmu. Podnosi na jajo przytulaska. O, ciekawe, co to jest. A my się po prostu widzimy w następnych odcinkach. Subnautica, trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej!